Tak zwana Palestyna, czyli owiana złą sławą część Sowiecina, zostanie całkowicie wyburzona. Zostaną tylko budynki wzdłuż ulicy 1 Maja. Nie zostanie tam kamień na kamieniu, zapowiada prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Podczas spotkania z mieszkańcami Starego Zdroju prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej mówił o inwestycjach i ważnych działaniach, które zostaną podjęte w Wałbrzychu. Zapowiedział wyburzenie najbardziej zdegradowanej części Sowiecina. Zachować tak zwaną pierzeję, czyli że jest ulica i budynki stoją. Wszystko, co jest po prawej stronie, czyli Palestyna, powoli rozbieramy. Czasami nawet musimy odkupić mieszkania, które ktoś kupił w latach 90. za przysłowiową złotówkę, ale dajemy im mieszkanie. O stopniowym wyburzaniu Palestyny słyszymy od wielu lat. Pierwsze budynki zaczęły znikać około 8 lat temu. Łącznie wyburzono 9 kamienic. Palestyną nazywa się potocznie obszar ulicy Wschodniej, Średniej i Świętej Barbary. Obszar był wielokrotnie tematem filmów dokumentalnych i reportaży, niekoniecznie pokazujących tę część Sowiecina w pozytywnym świetle. Do wyburzenia w tym roku powinny trafić dwa budynki z ulicy Średniej, 1 i 2.